Siemano, witajcie, tutaj Wojan Team i jak widzicie, nasze królestwo już istnieje. Widzieliście to w ostatnim odcinku, jak je robiliśmy, a dziś będziemy je kończyć od środka. Damy mu serce, naszemu królestwu, tak, żeby tutaj coś się działo, bo na obecną chwilę jest puste. Jest puste, bez serca, dlatego zamieniamy to wszystko. Zamieniamy tą trawę ohydną w jakąś piękną kamienną cegłę. Właśnie tak, kamienna cegła to jest to, co tutaj powinno pasować, tak mi się wydaje. Jeszcze zobaczymy, czy na 100% będzie to pasowało. Ale wydaje mi się, że tak. W czasie tutaj, jak już po nagrywkach skończyłem nagrywać, zdążyłem ją jeszcze oświetlić, jak widzicie, pochodniami tutaj nasze miejsce. Więc ładnie to wygląda. No i lecimy dalej w takim razie. Zamieniamy cały ten dirt właśnie prawdopodobnie na kamienne cegły. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało. O, i tutaj zwłaszcza. Zwłaszcza będziemy musieli te wieże od środka wszystkie poprawić, bo one są brzydkie. A trzeba to zmienić. Na obecną chwilę patrzcie, jak fajnie, satysfakcjonująco rozwala się tego dirta. No jakby nóbek tutaj był, to by mu się to spodobało. Jak to wygląda z kamiennymi cegłami? Wydaje mi się, że bardzo ładnie pokrywają one się z tymi tutaj takimi dodatkami. Jak widzicie, na wieżach może tych kamiennych cegieł nie jest bardzo dużo, ale kiedy zejdziemy na ziemię, no będziemy mieć całą ziemię wypełnioną tymi kamiennymi cegłami, więc myślę, że ostatecznie będzie się to mniej więcej wyrównywać, w sensie ilość kamiennych cegieł oraz ilość niebieskiego betonu, bo do tej pory to tego niebieskiego betonu było znacznie więcej. Więc git, lecimy dalej w takim razie z tematem. Teraz tutaj sobie podmienimy tą wieżyczkę. W wieżyczkach ogólnie na pewno będę chciał zrobić zabezpieczenia przed wejściem, tak, dlatego postawimy sobie żelazne drzwi, do których dostęp będę miał tylko ja. No i ewentualnie jak ktoś naciśnie półpłytkę, to wtedy ktoś inny też będzie miał dostęp. Czyli tak naprawdę każdy. Ha! Puu! Nie no, serio, to tak to po prostu chciałbym te żelazne drzwi, żeby tak wyglądały masywnie. A przecież każdy przez nie i tak przejdzie, ponieważ będzie ta kamienna płytka, prawda? Za to właśnie wyglądać będą super. Dobra, zamieniamy dalej tutaj tą podłogę, tą trawę, która tutaj wszędzie jest. O, i robi się zachód słońca, więc zaraz będą się pojawiać moby. My tych mobów nie chcemy, ponieważ na obecną chwilę, jak widzicie, nie mamy teraz oświetlonego dołu. Mamy oświetloną całą górę, całe... O, w ogóle jak robi się ciemno, to pokażę wam właśnie, jak nasze królestwo wygląda, jak jest ciemniej. A wygląda naprawdę bardzo ładnie, więc bądźcie i zaraz zobaczycie. Czekajcie, tylko muszę tutaj to podmienić, ponieważ chcę wykorzystać to, że to jest troszeczkę niżej, co nie? Zrobimy to na takiej zasadzie. Pyk. O nie, co ja tutaj zrobiłem? Czekajcie, muszę to... Teraz już nic nie robię. Teraz już po prostu... O, pomyliłem się. Dobra, teraz musimy tylko dobudować sobie te kamienne tutaj płyty. Fajnie nam idzie. Myślę, że już połowę tej podłogi mamy zrobioną. A tej podłogi było sporo. Więc lecimy to dalej zabudować. I słuchajcie, zaraz wam pokażę, jak to wygląda właśnie w nocy. O nie, się rozpadało, więc trzeba będzie pójść spać. Okej, słuchajcie, troszeczkę tego zamieniłem. O, i przy okazji, jak jest ciemno, to może od razu zamienię tutaj, dodam troszeczkę więcej pochodni, żeby nam się tutaj nie porespiło coś niefajnego, co nie? Bo tego byśmy nie chcieli. Pyk, pyk, ładnie, wszędzie tutaj pochodnie, o to właśnie chodzi. Tutaj też umieszczę jedną, tutaj umieszczę jedną i jedną tutaj, dziękuję bardzo. I teraz idziemy sprawdzić, jak właśnie wygląda nasze królestwo w nocy, bo też bardzo ładnie się prezentuje. Uwaga, proszę bardzo! Wcześniej było ciemne, teraz jest jasne. O, i przy okazji mam pomysł, co zrobię z dirtem, który tutaj otrzymałem z rozwalania. Żeby się nie zmarnował, no to słuchajcie, na pewno bardzo mocno ucieszy się z tego dircika nóbek. Nóbek to by się ucieszył, jakby dircika, czyli tego ziomeczka zobaczył. Czekajcie, gdzie my mamy mu tutaj... O, on ma tutaj swoje skrzyneczki. No i proszę, nóbek, myślę, że będziesz zadowolony. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej wojny między mną a tobą. Robimy sojusz, żeby zniszczyć Paliona. Nie, żartuję oczywiście. O nie, i teraz... O nie! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, nie ma to żadnego creepera, bo to najgorsze. Teraz co? No, zostanie dziura tutaj. Zalepię to, okej. Zalepiłem, mam nadzieję, że Nubek się nie obrazi. Słuchajcie, oddałem mu kilka staków dirta, okej? Nubek, nie powinieneś się obrazić za coś takiego. Okej, idziemy spać, żeby ten deszcz walony tutaj znikł, bo go nie chcemy. I idziemy dalej tutaj zajmować się naszym budowaniem. Na pewno nasi villagerowie będą musieli mieć tutaj lepiej to zrobione, więc pyk. Czekaj, nie chcę ich przenosić. O nie! O nie! Muszę ich naprawdę... Muszę ich zepsuć im łódkę niestety. Dobra. I teraz villagerze, wsiadaj! Wsiadaj do łódki! Jeden! I wsiadaj do łódki! Drugi! Wsiadaj! Wsiadaj!
Dawaj, no dalej, mordeczko, co ty robisz? Usiądź w tej łódce. Dobra, on nie chce siadać w tej łódce. To ja mam inny pomysł, słuchajcie. Postawię stół kowala. Ej, wszedł do łódki, dobra. No to na co tyle czekałeś, gościu? Aż się co, oddalę, żebyś mógł do niej wejść? Co, się wstydzisz wchodzić do łódki? Nie wiem, o co mu chodzi, dobra. Lecimy dalej, więcej kamiennych cegieł na pewno, bo one nam się teraz przydadzą. I odłożymy, a nie mamy tutaj miejsca, świetnie. Chciałem odłożyć coś, ponieważ teraz znowu nabiorę tyle dirta, że nie będę miał miejsca w moim ekwipunku. Idziemy dalej robić. O, i tutaj mamy miejsce na mój domek. I teraz pytanie, jak ten domek do końca chcemy zrobić? Dobra, wyrównamy sobie ten teren na samym początku, ponieważ tutaj mamy kilka poziomów dirta, którego nie potrzebujemy. Okej, przyznam, że jest to całkiem satysfakcjonujące. No serio, Nubek jakby tutaj był, to by się czuł pewnie świetnie. Okej, i już prawie kończymy, widzowie, tutaj tą część psucia. I jeszcze tutaj na zewnątrz sobie to wszystko wyrównamy, żeby tutaj też było ładnie. Okej, mamy to ogarnięte. No i co, teraz zacznę może od tej podłogi. W sensie skończę tą podłogę, bo właśnie zabierałem się za ścianę, a przecież cała podłoga jeszcze nie jest skończona, więc najpierw jedna rzecz, a potem idziemy do drugiej. Okej, większość podłogi już mamy zrobioną. Została nam tutaj właśnie ta końcówka, którą mamy do zrobienia w tej wieżyczce. I jak to zrobimy, to już będzie wszystko, już super, bo tak szczerze to tą podłogę się robiło mozolnie, tak to szło, czyli tak powoli, już mi się nie chce tego robić, tak, podłoga, wymienianie podłogi to jest najgorsze, co może być. Fajnie, lubię budować, ale wymiana podłogi na przykład z dirta właśnie na jakiś budulec to nie jest moja ulubiona rzecz. No i świetnie, jeszcze zabrakło mi budulca na ostatniej prostej, więc szybciutko myk, dziękuję bardzo i mamy to, spójrzcie. Pięknie, końcówka będzie ładnie zrobiona, będziemy mieć troszeczkę dirta, którego oddamy Nubkowi, żeby tam się, wiecie, nim zajął, żeby coś sobie wybudował nowego. I mamy to zrobione, pięknie. Teraz tak, bierzemy sobie ten budulec i zamieniamy go. Tutaj jeszcze musimy zamienić, pyk, okej, pyk. I zobaczycie, jaki będzie fajny efekt. Będzie wrażenie, jakby właśnie od środka ta wieża była większa niż jest miejsca na zewnątrz. Tak, bo na zewnątrz jest troszeczkę tego miejsca mniej. Właśnie dlatego, bo jest to podwyższenie. A tutaj wszystko będzie ładnie działało. Pyk, 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 pyk. Jeszcze tu, ostatnia końcówka. I ładnie, wieżę mamy już zrobioną. Teraz przechodzimy tutaj. I została nam właśnie końcówka o tu. Więc trzeba zamienić ten budulec. Budulec, czyli dirt. Okej. Mamy to, pyk, 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 pyk. I też tutaj jak widzicie, zrobiło się nagle troszeczkę więcej miejsca, prawda? Bo trochę wyżej jest po prostu. Okej, chodźmy z powrotem, musimy teraz oświetlić to miejsce. Między innymi pamiętam, że tutaj była pochodnia, tutaj, tutaj, tutaj. I gdzieś tutaj w środku też jeszcze musi być pochodnia. Myk, 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 mamy to. I teraz tak, zabieramy się za wykończenie. Tylko na samym początku może oddamy tego dirta znowu Nubkowi, żeby się cieszył i przy okazji jakby musimy zatrzeć ślady tutaj nasze, bo jeszcze Nubek by się wkurzył i by nam coś zrobił. Przejdę sobie tutaj takim skrótem. Pyk, 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 odkładamy to, odkładamy i jeszcze to odkładamy. A ziemię zabieram i muszę teraz zabudować to miejsce, żeby znowu Nubek się nie skapnął. Okej, Nubek, mam nadzieję, że się nie obrazisz. Oddałem tobie dirta, więc zrobiłem dobry uczynek, prawda? Nubek, jesteś ze mnie zadowolony? Mam nadzieję, że tak. Idziemy dalej. Teraz zajmiemy się budowaniem, a raczej kończeniem budowy naszych wież. Więc na samym początku do wieży muszą oczywiście być drzwi. Jak to może być, że wieża bez drzwi? Zróbmy drzwi takie. Okej. I tutaj będzie wejście, i tu będzie wejście. I będzie się tak pięknie, ładnie wchodziło. I stąd będzie można przejść na samą górę. Zrobiłbym to jakoś tak połączone, w sensie schody. W taki sposób, o, mniej więcej. Pyk. I zaokrąglone troszeczkę. Więc teraz lecimy tu, okej. I teraz musimy, oho, oho, już się zaczynają problemy. Kłopoty, problemy. Prawdopodobnie trzeba to zrobić mniej więcej w taki sposób. Coś takiego. Pyk, okej. O nie, zakręcone schody. To jest coś, czego nienawidzę w Minecraft, naprawdę. Jak teraz to zrobić, żeby to ładnie wyglądało, co nie? Ja pamiętam, jak miałem problem z tymi zakręconymi schodami, kiedy budowaliśmy wieżowiec. To była najgorsza rzecz. Zakręcone schody wtedy, ja nie mogę. Okej, zróbmy to na takiej zasadzie. Pyk, okej. I idziemy tutaj wyżej. Idziemy wyżej. Nie, zakręcone schody to jest dramat.
Chociaż ładnie wyglądają, co nie? No ładnie wyglądają, no ale to jest dramat. Ładnie wyglądają, ale dramat. Co wybrać, co nie? Ładny wygląd, czy kompletny brak funkcjonalności, tak. W sumie to już niewiele zostało, co nie? No kawał tych schodów, aaa! Wybudowaliśmy, no i świetnie, no i sobie spadłem, co nie? A co teraz właśnie tutaj? Jak ja to mam zrobić? Prawdopodobnie będzie to musiało być jakoś przeciągnięte. Może gdzieś tutaj zaczną się te schody. Okej, trzeba wymyślić tutaj, co zrobić teraz. Na pewno musi to zostać jakoś przedłużone. W taki sposób mniej więcej. Okej. Coś takiego będzie git. Mam nadzieję, że tak. Schody będą musiały się gdzieś tutaj zaczynać. Coś w tym stylu. I będą musiały troszeczkę być pokrętne. Takie. Już teraz będą musiały zacząć się skręcać w tą stronę prawdopodobnie. Coś takiego. Aha, aha. Tak. I teraz lecimy wyżej. Tak. I zacznie to jakoś zaraz wyglądać. Może jeszcze nie teraz, ale za chwilę zacznie jakoś wyglądać. Idziemy tak, tak. Okej! Zaczyna to jakoś wyglądać, więc się cieszę. Teraz trzeba tutaj wybudować jeszcze jeden poziom taki. I jeden poziom znowu do góry. Tak! Patrz, jak to ładnie pasuje. Wpasowało się idealnie. No, nie spodziewałem się, że aż tak ładnie nam to wyjdzie. I teraz wchodzimy sobie tutaj na górę, jesteśmy sobie na górze, więc wszystko ładnie. Zepsujemy sobie tutaj kawałeczek tego. Okej. I chyba git, słuchajcie. Wchodzimy sobie i jak widzicie, ładne wejście jest na górę z krętymi schodami. I teraz trzeba to tylko dokończyć na samą górę. Takie kręte schody muszą być. Więc teraz budujemy sobie... O, coś takiego. I musimy to troszeczkę tutaj wykończyć. I teraz leci nasz ziomeczek, czyli półpłytka, kamienna płyta. Pyk, okej, teraz budujemy to. Okej, już prawie jesteśmy na samej górze, więc mi się to podoba. I już jesteśmy, w takim razie teraz musimy zniszczyć tutaj kawałeczek tego. I będziemy musieli tutaj wybudować właśnie ostatnie wejście na górę. Proszę bardzo. Jeszcze tutaj by się przydało kilka klocków. Coś na takiej zasadzie. A, nie, sorry, źle to zrobiłem. Teraz. Dzień dobry, okej, coś takiego by musiało być chyba. Chociaż teraz nie można tutaj przejść, więc to jest problem. Nie, to musi zostać zmienione. A po prostu tutaj trzeba to jakoś poszerzyć. O, szkielet mnie tu odwiedził, dzień dobry. Fajnie, że przybyłeś, ale nie potrzebuję ciebie tutaj. Okej, mamy już prawie to zrobione, ale jeszcze mi tutaj czegoś brakuje. Właśnie, no takiego, takiej końcóweczki mi brakuje. Troszeczkę tutaj się nakręciło na końcu. Nie powiem, że nie, brzydko to trochę wygląda. Ale staram się, żeby lepiej to wyglądało, ale jest trudno. No jest trudno, jak ja to mam zrobić w takim razie? Tak nie. Okej, musi to być tak. Udało mi się to jakoś ładnie połączyć. Spójrzcie, wchodzicie sobie tutaj na górę i macie takie ładne właśnie zakończenie. Jeszcze tutaj w sumie mogłem to dobudować w taki sposób. O, i teraz to już w ogóle. Po prostu tutaj na końcu jest takie zwężenie malutkie, które nie przeszkadza za dużo, więc fajnie to dało mi się jakoś zamknąć. Więc jedna wieża z głowy, jeszcze dwie. I tak szczerze z tymi kręconymi schodami to jest coś takiego, że one zabierają całkowicie całe miejsce. Nie wiem, czy jest sens robić kręcone schody w innych wieżyczkach. Wydaje mi się, że niezbyt. Troszeczkę szkoda, że tutaj nie ma połączenia do tego tutaj miejsca. No i wkurzają mnie też te szkielety, więc to trzeba będzie zrobić jakąś fosę pewnie naokoło. W tym miejscu na pewno będzie musiała być jakaś miejscówka. Jakieś wejście. Więc już sobie ogarniemy to teraz w sumie, żeby mieć to z głowy. Zrobimy sobie tutaj coś takiego. I od środka oczywiście damy kamienne płyty. Pięknie, i teraz patrzcie na to, wchodzimy. Dzień dobry. I możemy sobie tutaj teraz zostać. Okej, teraz jak połączyć to miejsce? Wydaje mi się, że tutaj trzeba zrobić po prostu jedno piętro. Takie piętro, na którym byśmy mogli umieścić jakiś pokój. Na przykład jakiegoś alchemika. Albo kogoś, kto by robił jakieś enchanty, łuki, kto wie. No po prostu pokój. Po prostu pokój razem z drabiną. Wydaje mi się, że w tych innych wieżach, które tutaj mamy, zostanie nam tylko do zrobienia jeszcze drabina. I teraz właśnie, z której strony ta drabina powinna być? Wydaje mi się, że gdzieś tutaj. Okej? I tutaj by się gdzieś wchodziło. Drabiną właśnie, czekajcie. Czy ja mam drabinę w ogóle? Chyba mam w tej skrzyni. Tak, mam. Dobra, w takim razie zabieramy. I słuchajcie, dorobimy sobie od razu tą drabinkę tutaj. Cyk, cyk, cyk. I na samą górę. Dzień dobry.
I jesteśmy na drugim piętrze, świetnie. I teraz z tego piętra kolejna drabina, która byłaby już na samą górę. Myślę, że pasuje ona gdzieś tutaj, żeby zamknąć tą przestrzeń. Tylko wezmę, rozwalę to. Okej, okay. Zabuduję tutaj, żeby się nic nie respiło. I słuchajcie, w tym miejscu właśnie taka fajna drabinka jeszcze na górę. Okej, okay, i mamy to. Patrzcie, ładnie to wygląda, no ładnie. Schodzimy sobie tutaj, będzie można tutaj coś wybudować ładnego. I w tym miejscu też będzie można coś dać. Tylko szkoda, że nie widać aż tak dużo teraz. Przez to, że jest brak szyby. No ale dobra, to się może jakoś w przyszłości jeszcze ogarnie. Idziemy do kolejnej wieży. Do mojej wieży. Tak, jest to moja wieża. I tutaj bym chciał to zrobić na podobnej zasadzie, jak przed chwilą to robiłem. Czyli takie pięterka jakby. Okej, okay, stawiam od razu płytki, stawiam żelazne drzwi. I mamy, działają żelazne drzwi. A, tam są drugie żelazne drzwi. To od razu ogarniemy sobie drugie żelazne drzwi. I pytanie, czy te żelazne drzwi... O, i tutaj brakuje jednej rzeczy. Też wejścia na górę. Bo... No przyda się od tej strony też właśnie takie wejście. Pyk, mamy to, wchodzimy. I teraz znowu z tej strony będziemy musieli się tym zająć. Tak to robimy. I nasze półpłytki. Płytki naciskowe. Okej, okay. Czy to jest na tym samym poziomie? Nie, i to jest mały problem teraz. Ponieważ te drzwi nie są na tym samym poziomie co te. Okej, okay, różni się może tylko jeden poziom, więc nie jest aż tak źle. Ale na pewno trzeba będzie to jakoś fajnie połączyć, żeby to też ładnie wyglądało, co nie? Jakoś. Jeden poziom czy dwa poziomy teraz? Tak jak patrzę, to aż się zdziwiłem. Chyba jednak... Nie, jeden poziom. Albo dwa? Musiałbym od drugiej strony zacząć budować, żeby to zobaczyć, czekajcie. Okej, okay. I budujemy sobie tutaj jeden poziom, okej, okay. Jeden poziom różnicy. Ej, to nie jest tak źle. Dobrze, to da się to jakoś fajnie połączyć, będzie to ładnie wyglądać, myślę. W takim razie, skoro spadłem, to może od razu zajmiemy się budową gdzieś tutaj czegoś. Wydaje mi się, że tutaj wieża musi być na samym środku, w sensie drabina na górę. Tak mi się wydaje. Naokoło chciałbym tutaj ustawić biblioteczki i jakieś ładne miejsce na enchant. Coś ładnego po prostu. I tutaj, a w sumie pytanie. To nie wygląda ładnie, jak to jest zrobione z niebieskich bloków. Wydaje mi się, że to powinno zostać zrobione z kamiennych cegieł. Aha, i teraz to będzie fajnie wyglądało. Tak, z kamiennych cegieł będzie kozackie. Dlatego dobudujmy to dalej. Na takiej zasadzie, okej. I sobie tutaj lećmy. I właśnie, dlaczego ja buduję te miejsca z niebieskiego budulca? To powinno być z kamiennego budulca, co nie? Z cegieł, tak mi się wydaje. Albo dobra, już zostawmy przy niebieskim. Już nie chcę aż tyle kombinować. Zostawmy przy niebieskim, niech będzie. Niech będzie, tutaj po prostu chodzi o to, że tutaj były kamienne cegły, a nagle z tej strony piętra są zrobione z czegoś innego. No ale mniejsza, idziemy dalej w takim razie. Cyk, robimy tutaj pięterko troszeczkę wyżej tą część. I to będzie takie piętro, którego właśnie jedna część jest wyżej, druga niżej. To jest taki smaczek jakby, tutaj dodamy taki ciekawy smaczek. Zróbmy to na takiej zasadzie, tutaj. Tak, tak. I z tej strony, widzowie, będzie coś takiego. Okej, okej. Tutaj dobudujmy sobie też ten jeden poziom calutki. O, na takiej zasadzie. I będzie to ładnie to wtedy połączone. Coś mniej więcej w takim stylu. Coś mniej więcej, o, takiego. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Ale ładnie, ty, fajnie wyglądają te wieże, jestem naprawdę z nich mega zadowolony. I nawet sam fakt tego, że tutaj te drzwi są niżej od tych, dodaje takiego smaczku w tej wieżyczce, co nie? Patrzcie, tak można tutaj inne rzeczy umieścić troszeczkę, to jest niżej. A, i tutaj trzeba to jeszcze zmienić. Ja bym to zrobił coś na takiej zasadzie. Okej, okay. I teraz to wyrównał. Ładnie, jeszcze tutaj bym troszeczkę dał do środka to. Czekaj, pyk, okej, okay. Pyk, pyk, pyk. I pyk. I może tutaj postawił. O, coś takiego? Nieźle to wygląda. Ale z tej strony już bym dał to, o. No i widzowie, jak to ładnie wygląda. Tutaj troszeczkę niżej, tutaj troszeczkę wyżej. I mamy to. W takim razie, co by mogło tutaj być teraz tak naprawdę, pomyślmy. Tak serio to nie mam pojęcia. O, drugie piętro, tak, tutaj powinno być drugie piętro. Więc to drugie piętro, ja bym dał tutaj drabinkę do niego, żeby zostało poprowadzone. I pytanie, jak wysokie jest pierwsze piętro? No trochę jest, bo ma 2, 4, 6, 7 kratek ma pierwsze piętro. Więc wejdźmy sobie na drugie.
I policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej, też może mieć tyle. W takim razie lecimy teraz tutaj budować. Okej, na takiej zasadzie. Pyk, bierzemy kolejny budulec i mamy kolejne piętro, więc moja wieża, w której będę mieszkał, będzie miała aż 3 piętra, więc naprawdę będzie fajna, taka funkcjonalna, dużo tutaj będzie można rzeczy zmieścić. I możecie napisać na dole w komentarzach, co przyda się w mojej wieżyczce, jakie rzeczy tutaj powinny być. Fajnie, że możemy tak dokańczać nasze królestwo, bo naprawdę brakowało mu serca, co nie? Tak jak to mówiłem na samym początku odcinka. A teraz wszystko będzie się ładnie tutaj zgadzało. O nie, tylko nie zgadza mi się ilość niebieskiego budulca, ponieważ nie mam absolutnie teraz żadnego w moim ekwipunku i to musi się zmienić. Dobra, weźmy sobie przy okazji troszeczkę kamiennych cegieł i mamy troszeczkę syfu, więc odłóżmy sobie ziemię i to, okej. Weźmy sobie teraz łóżeczko, a raczej dwa łóżeczka, ponieważ chcemy zrobić gdzieś w moim, oczywiście, mojej wieżyczce sypialnię dla mnie. I teraz decydujemy właśnie, gdzie ta sypialnia będzie. Więc wchodzimy sobie tutaj na górę. Wydaje mi się, że nawet tutaj jest ładnie, ładne miejsce na sypialnię. Bardzo ładne tutaj byłoby miejsce na sypialnię. Tak! Postawmy tutaj sypialnię. Nawet tutaj tak, o, w tym miejscu. Idealnie przy oknie, co nie? Przy oknie bym się budził. Ale troszeczkę małe to łóżko, w sensie... Chyba, że potrójne by zrobić. O, potrójne łóżko. Tak, to byłoby takie ogromne wyro, Wojana. Dobra, tak zrobimy. Weźmiemy tam to jeszcze jedno łóżko i potem dorobimy więcej łóżeczek dla villagerów. Bo właśnie, trzeba zrobić jeszcze miejsce dla villagerów. Zapomnielibyśmy o naszych ziomeczkach, którzy tutaj będą razem z nami mieszkali. Więc dla nich też trzeba będzie nad czymś pomyśleć. Więc ja tutaj kończę teraz budować to jedno piętro. Dobuduję tylko jeszcze wieżę, a raczej schody na górę. I lecę od razu dla villagerów robić. Dobra, schody na górę będą gdzieś tutaj. O, w sumie to tutaj dajmy, okej. Staj, a co ja robię? Pyk, pyk, okej. I tutaj, dobra, bierzemy sobie drabinki i drabinkami na górę. Wiem, że to powinno być z kamiennych cegieł, ale już mniejsza, już niech będzie jak jest. Okej, jak widzicie, nasze wieżyczki mają już środek i ładnie to wygląda. Tutaj też coś jest, tutaj może być jakaś zbrojownia, albo zbrojownia niżej. Tak, zbrojownia musi być niżej, wydaje mi się, że będzie ona gdzieś tutaj, ponieważ właśnie tutaj musi być dużo miejsca, żeby szybko dotrzeć do zbrojowni, szybko wziąć najważniejsze rzeczy do uzbrojenia się, do rozwalenia przeciwnika. Coś się dzieje, nagle dzwony biją, villagerzy biegają, mówią atak, atak, a my co? My szybko do zbrojowni, zabieramy co trzeba i uciekamy. A jeżeli jest dzień luźniejszy, no to idę sobie i idziemy sobie spać. Spać o właśnie tutaj. A jak jest jeszcze bardziej luźny, to coś na trzecim piętrze. I właśnie pytanie, co może być na trzecim piętrze? Myślę, że fajnym pomysłem jest tutaj zrobienie magazynu z naszymi cennymi rzeczami. Chociaż cenne rzeczy przydałaby się zrobić jakaś tajna baza na cenne rzeczy. W tym miejscu po prostu jakieś rzeczy trudne do dostania. Bo jednak jest to na ostatnim piętrze. I teraz zabieramy się za naszych villagerów. I nasi villagerowie, właśnie. Gdzie oni powinni? Wydaje mi się, że gdzieś tutaj powinni mieć swoją miejscówkę nasi villagerowie. To byłoby najlepsza po prostu opcja. Więc chyba tak zrobimy, tylko że nasi villagerowie, problem w tym, że chciałbym, żeby się wyróżnili. Dlatego weźmiemy im, zrobimy drewniane kanciapy, co nie? Jakoś gdzieś tutaj oddzielimy to. Wydaje mi się, że to będzie fajne. Okej, tak, w tym miejscu jest miejsce dla villagerów. I teraz to nie pasuje, bo zabiera za dużo miejsca i nie będzie dostępu do tego. Więc to zepsujemy i zaraz wymyślimy, zaraz coś tutaj ogarniemy innego. Może tutaj, o, tutaj wejście. Idealnie, widzowie, się złożyło wszystko. Pyk, pyk. I teraz dajemy z tej strony drabinki. Pięknie, ale te drabinki muszą być z betonu. Z kamiennych cegieł raczej, nie z betonu. Z kamiennych cegieł. Cyk. I zrobimy to w ten sposób. Pięknie. I teraz wchodzimy sobie tutaj na górę. Jeszcze tutaj jeden sobie zamienimy na kamienne cegły. I mamy to! Wejście, a przy okazji tutaj będzie miejsce dla naszych villagerów. Więc udało nam się to jakoś zorganizować, żeby każdy miał dla siebie ładne miejsce. I nasi villagerowie będą mieli też ładny daszek. Więc tak, zaczynamy. Tutaj będzie pierwsza miejscówka dla naszego villagera. Zróbmy to w ten sposób. Okej. Okej, tutaj będzie druga. Druga będzie mogła mieć drzwi też w sumie od boku. Ładnie te drzwi od boku wyglądają. Tutaj będzie mogło być okienko, tak mi się wydaje. Tak, okienko dla villagera, a tutaj będą drzwi dla villagera. I widzicie? Villagerzy będą mieli bardzo ładne u nas pokoje. A nie to, co na przykład u Nubka, że takie małe kanciapy. Okej.
I ostatnie tutaj. A nie, nie ostatnie, jeszcze jest miejsce. Spójrzcie, jeszcze jest miejsce, więc luzik. I jeszcze mamy miejsce na ścianę. Patrzcie, ja tego nawet dobrze nie obliczyłem, a złożyło się to idealnie. Mamy tutaj idealnie to zrobione. Jeden pokój, drugi pokój, trzeci, czwarty. Cztery pokoje dla naszych villagerów, więc to mi się podoba. I teraz bym tylko tutaj dał kamienne cegły jako zakończenie. Okej. Tak mi się wydaje, że takie kamienne cegły będą najlepiej pasowały. Spójrzcie, jak to od środka wygląda. No pięknie wygląda, nie, serio, to królestwo ma taki klimacik, że ja aż bym tutaj chętnie zamieszkał. Naprawdę, to jest, tak ładnie to wygląda. Dobra, wejdźmy sobie jeszcze raz na górę. O, i dzięki temu, że tu są kamienne płytki, to nie będą się tutaj respić moby, więc w sumie nawet nie musimy tego oświetlać, bo moby się nie respią, jeżeli jest połowa takiej płyty właśnie. Ona się w tych miejscach tutaj wtedy nie respią. Okej, tutaj się zrobiło tylko trochę ciemno. A więc sobie tutaj... A, mamy pochodnie. Tutaj jest w miarę to oświetlone. Chociaż nie, dobra, tutaj zostawimy. I co? I słuchajcie, drzwi. Drzwi weźmy dla villagerów, zróbmy zwykłe. Nie będziemy im dawać jakichś nie wiadomo jakich drzwi. I pytanie, czy drzwi lepiej wyglądają jak są od wewnątrz, czy od zewnątrz? No wydaje mi się, że od wewnątrz jak są, ładniej wyglądają. Wtedy czuć, że jest taki klimacik, słuchajcie. Dobra, pyk. Tutaj je dajemy, jeszcze szkło będę musiał zrobić dla nich. I mamy dla nich wyrka. Więc wyrka już wam tutaj stawiamy i słuchajcie, będziecie mieli jak w domu. I oczywiście damy im również jakieś rzeczy do zabawy. Czyli stół kowala. Tak, żeby nasi villagerowie mieli co robić. Więc weźmy sobie to, postawmy. No w każdym w sumie, u każdego villagera będziemy mieć samych kowali. Pięknie. Tutaj wyrko, a tutaj jakieś skrzyneczki im postawimy jeszcze. Ej, ładnie to wygląda, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, okej, i w tym miejscu to. Ładnie. W tym miejscu postawimy kolejny stół. A ten stół pasuje tutaj, okej. I teraz zróbmy im jakieś skrzyneczki, żeby mieli co chować w nich. Nasi villagerowie będą mieli chyba najlepiej w sumie. Gdzie będzie łóżko? Łóżko będzie gdzieś... A, czekaj, nie pasuje to tutaj. Ja zaprojektuję villagerom bardzo ładne miejsce. Tu i tu, okej, tu będzie taki schowek. W tym miejscu będzie stół kowala. W tym miejscu będzie łóżeczko. Świetnie, okej. Tutaj będzie łóżeczko. I mam jeszcze pomysł. Oprócz łóżeczka damy im tutaj, o, coś takiego. Taki stół jakby. Tak, taki stół dla villagera, co nie? I tutaj też stół. Ja nie mogę, prawdziwie, nie no, willa to będzie dla nich, to będzie dla nich po prostu willa to miejsce. I w tym miejscu też postawimy im coś takiego. I skrzyneczkę, dziękuję bardzo. O, i tutaj w sumie może nawet takie wejście na tą łóżeczko. Ho, ho, czy ja nie przesadzam? Czy ci villagerowie nie będą mieli za dobrze? Ciekaw jestem, czy oni w ogóle ogarną, jeżeli tutaj jest coś takiego, że wchodzi się do łóżka. Może to ogarną, a może nie, zobaczymy. Okej, tutaj też bym zrobił coś takiego. Okej. Tutaj ta kanciapa jest troszeczkę mniejsza, więc powiększymy ją, o, w ten sposób. Nie, to nie pasuje, tutaj nie pasuje taki styl. Tak mi się wydaje, okej. Ale za to pasowałoby tutaj dać coś takiego i tutaj tak. Okej, jest git, słuchajcie. Nasi villagerowie myślę, że będą zadowoleni, no muszą być zadowoleni, tylko tutaj nie mają łóżeczka. Więc słuchajcie, villagerowie, wychodzicie na wolność! Od teraz nasze królestwo ma serce, jest... Pięknie, okej, czy wy idziecie do swoich domków? Tak, powiedzcie, że idziecie do swoich domków. Tak, uwaga. Co jest grane? O, dobra, ten ziomek zajmuje łóżeczko pierwszy. A, pierwszy zajął, ty idziesz do innego domku. Idziesz do innego, okej, idzie do drugiego. O, i czy on tutaj wejdzie? Czekaj, czy on tutaj pójdzie spać? Tak, poszedł spać, widzicie, to działa. Świetnie, w takim razie nie przeszkadzam wam. Idźcie się wyspać, w końcu możecie się przespać, a nie ciągle w tej łódeczce być. I ostatnia rzecz, która mnie jeszcze tutaj zastanawia, to zrobienie wejścia, ładnego wejścia. Bo na obecną chwilę, jak widzicie, jest tutaj brzydko. Jest tutaj jakiś... no po prostu jest brzydko. Więc zrobimy to na takiej zasadzie. Coś takiego. I pół płytki. Okej. Coś takiego. I teraz pytanie, czy chcemy to łączyć z kolorem niebieskim? Musimy pomyśleć. Tak, chcemy to łączyć z kolorem niebieskim. Więc robimy tutaj tak. Okej. I idzie do mnie już Creeper, chce się przywitać chyba, spodobała ci się moja miejscówka tak bardzo, że zostaniesz rozwalony. Elo! I pierwszy wróg został pokonany w tym momencie. Okej, a my tu lecimy dalej. Znowu musimy troszeczkę tutaj się pobawić w projektanta normalnie. I słuchajcie,
Nie, to musi być niżej, słuchajcie. To musi być niżej. Coś takiego musi być. Okej. I teraz jest pięknie. I jeszcze bym zrobił jedną rzecz, żeby tutaj było bardziej tak potężniacko. Zrobimy tutaj... O, coś takiego. Wejście do królestwa. Widać od razu, że to jest prawdziwe królestwo. Potężne królestwo. Uwaga, pyk. O, a ty co? Chcesz tutaj przyjść? No i nara. Nie macie, gościu, nie macie. Spójrzcie, ładne tutaj wejście zrobiliśmy. Więc teraz naprawdę jest tutaj przekozacko. Widzowie, bardzo podoba mi się w tym królestwie. Czuję się jak już w domu u siebie. No tylko tutaj trzeba będzie niektóre pokoje jeszcze zagospodarować. Ale ogólnie nasze królestwo w końcu ma serce. Więc to mi się bardzo podoba. Dajcie znać, jak wam się podoba to królestwo i co powinniśmy wybudować w tych wszystkich tutaj pokojach. Trzymajcie się, cześć. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.